Drogowskazy. Zaczynamy Drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Dziś pochylimy się nad naszym wzrokiem. Oddamy hołd naszym oczom, które cierpliwie znoszą to, jak je traktujemy, czyli no nie zawsze dobrze, z wielką niestety dla nich szkodą. Co czwarty Polak źle ocenia stan swojego wzroku. Odsetek osób, które mają stwierdzoną wadę lub też chorobę oczu, wynosi już 54%, a najwięcej z nich cierpi na krótkowzroczność. Jednak wizyta u specjalisty w samą porę plus właściwie dobrane soczewki kontaktowe czy okulary no, przyniosą ulgę naszym zmęczonym oczom i poprawią komfort życia. I dziś o tym przede wszystkim w programie, ale nie tylko. Moim i waszym gościem jest Olaf Tabaczyński, wykwalifikowany optometrysta, stylista opraw okularowych, artysta plastyk, utytułowany i doświadczony kreator wizerunku oraz pedagog. Olaf jest twórcą autorskiego programu stylistycznego doboru opraw okularowych, opierającego się o naukowe podstawy, to ważne, i twórcą nazwy stylista opraw okularowych, która na stałe wpisała się w słownictwo branżowe. Mój gość w końcu posiada akredytację najważniejszych środowisk optycznych w Polsce. Witaj, Olafie, w studiu Drogowskazów Radia Skarok. Dzień dobry, witajcie, cześć. Niesamowita zapowiedź, bardzo dziękuję, aż mam lekko czerwone uszy. Niepotrzebnie, ale czy ja niczego nie pominąłem? Wszystko się zgadza, tak, bo wszystko masz bardzo bogatą karierę zawodową za sobą. Na początek, Olafie, warto wyjaśnić, czym zajmuje się optometrysta, bo lekarz, wiesz, okulista to powszechnie wiadomo, przynajmniej możemy sobie to założyć. Optometrysta, z czym przychodzimy do tego konkretnego fachowca i na jaką pomoc z jego strony, ze strony optometrysty możemy liczyć? Optometria w sumie jest tematem, który w Polsce zagościł bardziej oficjalnie pewnie całkiem niedawno. To prawda. Aczkolwiek historia optometrii jest dużo, dużo szersza, dłuższa, niestety swoich korzeni nie ma w Polsce. Stąd można powiedzieć, że jest bardziej zaimportowanym produktem, towarem, wiedzą i know-how, umiejętnościami. Jeżeli chodzi o optometrię, optometria zajmuje się przede wszystkim badaniem układu narządu wzroku, co w sposób komplementarny zupełnie uzupełnia się z czymś, czym zajmuje się okulista, bo okulista zajmuje się fizjologią wzroku i anatomią wzroku, czyli chorobami i pewnymi dysfunkcjami. Natomiast jeżeli chodzi o optometrię, to ona zajmuje się układem fizycznym i właśnie wspomaganiem za pomocą soczewek kontaktowych, jak wspomniałeś, okularami, czy również terapiami widzenia. Stan wzroku młodych Polaków, dzieci i młodzieży, tak sobie, Olafie, wynotowałem, także pozostawia wiele do życzenia. Co byś fachowo podpowiedział rodzicom, opiekunom, żeby nie przegapili problemów ze wzrokiem swoich pociech, bo nomen omen można je łatwo przeoczyć. A dzieci i młodzież z pogłębiającymi się i też niekorygowanymi wadami wzroku mogą zostać, jakby to ująć, wypchnięci na margines, tak? Na przykład w klasie, w grupie rówieśników, na podwórku. Jest to rzeczywiście temat, który należy rozpatrywać wielowątkowo. Jak wspomniałeś, tutaj mamy psychologię, później kładzące się poprzez zaniedbania przez nas jako rodziców czy opiekunów sytuacje dla takiego dziecka, które później dorasta z zakorzenionymi jakby sposobami postrzegania siebie w jakby lustrze własnego otoczenia, którym wyrastało, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie pomóc dziecku, to chyba leży nam to na sercu i takie jest nasze zadanie, ponieważ dziecko jako takie nie wie, że jest jakiś problem ze wzrokiem, bo dziecko po pierwsze nie ma na ten temat wiedzy, nie potrafi tego zweryfikować, natomiast brak osiągania celów, brak osiągania wyników w nauce powoduje, krótko mówiąc, to deprecjacji własnego samopoczucia. Później środowisko szkolne jest, jakie jest, ono jest, no... Bezlitosne. Dziękuję za to słowo. I rządzi się właśnie własnymi prawami. Taki osobnik jest wypychany poza margines, ponieważ no, noszenie okularów jest pewną deprecjacją, a jeżeli jeszcze stosujemy taki język, że mówimy, że jest to wada wzroku, no to taka osoba, takie dziecko wzrasta w poczuciu wadliwości własnej osoby. I... Coś ze mną jest nie tak, prawda? Jestem gorszy, tak, od innych. Tak, jest to taki właśnie poziom działania. Później okazuje się, że no, ci nasi rówieśnicy widzą to, no i zaczyna się temat, który toczy się jak kula śniegowa i wchodzi w obszar psychiki utrwalania pewnych postaw. No i te postawy po prostu się utrwalają i niestety rykoszetem odzywają się w życiu dorosłym, no bo z psychologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że u dziecka do czwartego roku życia wgrywa się system, w siódmym się utrwala, no i później z tym zostajemy i nawet gdybyśmy nie chcieli, to jest nasza poręcz życiowa, która powoduje, że do niej najczęściej się odwołujemy. A co twoim zdaniem, Olafie,
jako też optometrysty najmocniej dewastuje wzrok najmłodszych osób? Kiedy zwykle pojawiają się te pierwsze problemy? No i też jak im skutecznie zapobiegać? To są dwa bardzo ważne tematy, przede wszystkim dla nas, dla opiekunów. Powinniśmy te rzeczy po prostu wychwytywać. Przedziały wiekowe to jest 4, 7, 12, 15. Jeżeli widzimy jakieś niepokojące sytuacje, na przykład nasi podopieczni na przykład dopowiadają tekst albo kiepsko piszą, co może być wynikiem na przykład już genetycznej formy potrzeb wzrokowych, no to tutaj należy od razu się udać do specjalisty. Niepokojące sygnały natomiast powinny nam natychmiast po prostu przyświecać do decyzji. Jeżeli chodzi o powody, no to mamy takie już zewnętrzne powody, czyli mamy tak zwane elektroniczne zmęczenie wzroku. To, o czym wspomniałeś, krótkowzroczność, która w tej chwili galopuje, mamy na poziomie już 50%, czyli co drugi będzie nosił okulary. Czyli odnosząc się znowuż do tych naszych podopiecznych dzieci, okularnik nie ma już racji bytu, bo co drugi będzie je nosił. A ja pamiętam jeszcze, wiesz, z czasów mojego dzieciństwa, że moi ówcześni rówieśnicy, którzy z przyczyn zdrowotnych, no musieli nosić okulary, często mieli, wiesz, przechlapane dosłownie, wiesz, wyszydzanie, wyśmiewanie, żarty z okularników, to się pewnie jeszcze niestety czasem zdarza. Mam nadzieję, że w mniejszym zakresie już. Powiedz, jak zachęcić naszą pociechę do noszenia właśnie okularów? Jak sprawić, by były z nich dumne, że są okularnikami? Z całym szacunkiem dla okularników. Świetnie. Ja też noszę okulary. Są przepiękne. No. Komplementowałem. Dzięki. Nasze dzieciaki też, Kajetan, Julia, też noszą okulary. I nie ze względów chociażby potrzeb wzrokowych, ale potrzeb życiowych. Na przykład przed komputerem. I właśnie to zmęczenie elektroniczne wzroku, gdzie przebywamy niewspółmiernie długo przed monitorami różnej maści, różnej jakości, różnej wielkości. Niestety efekt uboczny jest taki, że nosząc takie brzemię krótkiego widzenia na krótką odległość przez niewspółmiernie długi czas w czasie dnia, niestety ten mięsień po prostu się męczy jak każdy inny, nie? Spróbujmy w przysiadzie usiąść i wytrzymać 8 godzin. No to odechce nam się po prostu, tak? Życiowo i zaczynamy zastanawiać się po co. Niestety nasz wzrok komunikuje te rzeczy. Gdzieś tam mamy pieczenie oczu, swędzenie oczu, suchość oka, pewnego rodzaju drażliwość, jakieś zmęczenie, bóle głowy, zawroty głowy. To są takie symptomy, które na pewno powodują, że powinniśmy, i tutaj przechodzimy do drugiego jakby tematu, powinniśmy dać odpocząć po prostu wzrokowi. Jak to można robić? Poprzez ćwiczenia, to jest pierwsza rzecz, i higienę pracy. Ja wiem, że jest to pewnie temat, który wszyscy wiemy. Jesteśmy już na tyle dorośli, że bardzo dużo wiemy. Tylko pytanie, kto to robi. A jakiego rodzaju oprawki i szkła, Olafie, może nosić właśnie dziecko? Czy takie oprawki i szkła różnią się od tych przeznaczonych na przykład dla osób dorosłych, czy dla dzieci muszą być na przykład one nieco bardziej, wiesz, jakby pancerne, tak, te oprawki? Mhm. Albo specjaliści zalecają specyficzny, dedykowany do wieku design. I tutaj jeszcze troszkę wrócimy do tego tematu, o którym wspomniałeś, jak zachęcić dzieci. I tutaj te dwa tematy się splatają, ponieważ jeżeli odejdziemy troszeczkę od tego, że to jest wada, a bardziej potrzeba, bardziej sytuacja i ochrona niż konieczność i profilaktyka, no to przestajemy mieć też ciśnienie, że ja muszę, tak? Może bardziej ja potrzebuję, ja chcę, ja wolę. Jak to osiągnąć? Właśnie chociażby poprzez design, poprzez kolor, poprzez formę. Młodzież na pewno w pewnym wieku ma pewien bunt i bardzo dobrze, że on jest, bo pozwala wypozycjonować swój system wartości. Jeżeli mówimy o takim buncie, no to nastolatkowie nie chcą zakładać okularów, które noszą dzieci, no bo spychają ich w taką przestrzeń, o której dużo wiemy. No i w drugą stronę, najczęściej w salonach optycznych mamy okulary, nazwijmy je dorosłe. No i nikt nie chce, mając naście lat, wyglądać tak jak jego rodzice, no bo nie, po prostu, nie? Ja mam bunt, ja chcę, ja wolę. W związku z tym wsłuchiwanie się w tego typu system komunikatów leży u podstaw tego, żeby właśnie dzieci zachęcić do noszenia okularów, młodzież zachęcić do noszenia okularów, a być może w salonach również poszukać takiej przestrzeni, która jest bardzo nowa w zakresie optyki okularowej, a mianowicie rozstawy okularów poprzez zmianę antropometryczną budowy czaszki w czasie naszego wzrostu powoduje, że wygenerowano świetny pomysł, świetną ideę, że są okulary młodzieżowe. I to jest ścieżka, dla której można zachęcić, można polecić i zacząć dbać o ten wzrok. Okulary często niestety są polecane na przykład czarne. To jest też taka kula u nogi, powiedziałbym. Ponieważ no, nie bawimy się kolorami, nie bawimy się designem. I tutaj bardzo też ciekawy temat. Młodzi ludzie, ale też dorośli mają pewną swoją konstrukcję psychomotoryczną. Ta konstrukcja psychomotoryczna utrwalona właśnie w dzieciństwie jest czymś, z czym odchodzimy de facto. Mówię krótko o temperamentach. Mm-hmm. Pigmentacja skóry jest z kolei działaniem medycznym, bo mieści się w DNA, czyli w genetyce. Ty
tych tematów nie jesteśmy w stanie wymazać. Jeżeli zobaczymy kolor takiej osoby i potrafimy go zdiagnozować, a my jako styliści opraw okularowych potrafimy to robić, jest to program autorski na świecie, to jest Made in Poland i to eksportujemy, mamy możliwość zbadania koloru i dopasowania tak jak pasujące buty. Bardzo indywidualnie, niesamowite, bardzo osobiście. Tych tematów jest więcej, bo mamy jeszcze proporcje ciała, wielkości, rozstawy oczu, profil boczny, profil górny czaszki. Jeżeli w taki sposób zaczniemy myśleć nie tylko o młodych, ale nawet o dzieciach czy o osobach dorosłych, to takie indywidualne dopasowanie staje się niesamowitym pomostem nie tylko do zainteresowania, ale do współpracy i do opieki nad wzrokiem. Mhm. A skoro już pojawił się nam temat designu opraw okularowych, Olafie, będziemy go jeszcze rozszerzać za chwilę. Świetnie. W drugiej części naszej rozmowy, to powiedz proszę, czy przy ich wyborze lepiej kierować się modą, czy jednak uniwersalnością, ponadczasowością i przede wszystkim wygodą i też praktycznością? Dotknąłeś bardzo ciekawego tematu. Jeżeli chodzi o modę, zejdziemy do takich cyfr, które opierają się na badaniach. Moda de facto pasuje do 15% potencjalnych odbiorców na świecie. No więc pytanie, czy wolimy być w 15% czy w 85%? Od strony statystyki mamy zasadę Pareto w biznesie 80-20, to ja stoję za 80% sukcesu. Czyli moda de facto jest pewnym wątkiem, który być może warto przekuć na inspirację, a nie dosłowne odtwarzanie, bo każdy z nas jest inny i tu nie ma copy-paste, czyli takiego kopiowania i wstawiania, powielania. Nie, moda moim zdaniem, patrząc w ogóle na całą historię mody, zawsze służyła do tego, żeby inspirować, a nie ją kopiować, bo inaczej projektanci by robili dokładnie to samo. I to byłoby nudne i powiedziałbym chyba nieakceptowalne, przynajmniej przeze mnie, mówię osobiście już teraz jako Olaf. Natomiast od strony zawodowej na pewno warto zwrócić uwagę właśnie na taki potencjał bardziej zindywidualizowany, który wynika ze zrozumienia potrzeb, bo nawet budowa oka anatomicznie u każdego z nas przy tej samej potrzebie wzrokowej, ja mam na przykład plus 2,5, może spowodować, że na przykład odległości, parametry wzroku będą się przekładać właśnie na design, na formę okularów, bo soczewka, czyli układ optyczny rekompensujący niedobory naszego układu optycznego, naszego oka, poprzez osadzenie w oprawie, która ma odpowiedni kształt, można to zrobić lepiej albo gorzej. Mhm. I zasadniczo, patrząc na budowę ciała, budowę czaszki, możemy uzyskać przy tej samej soczewce jeszcze lepszy efekt. I takie badania optometryczne najczęściej też bazują na takim badaniu scentrowanym albo okumiarowym i odnoszą się do pewnej średniej, ale nie uwzględniają indywidualnych zupełnie potrzeb. W ogóle nauka w tej chwili zmierza do tego, że to widzenie peryferyjne to tak byśmy popatrzeli strzałą prosto i tak jak w kinie mamy ekran o szerokości 19 stopni. To jest to ostre pole widzenia. Natomiast mamy jeszcze widzenie peryferyjne, które jest szersze niż 19 stopni i nazywamy to postrzeganiem. I ten komfort widzenia raczej powinien być rozpisany właśnie na całą strukturę soczewki układu optycznego po to, żeby mieć komfort. Daje to lepsze możliwości, ale jeżeli mamy kiepskie oprawy, to niestety nawet dobra soczewka nie jest w stanie dać takiego komfortu. Jeżeli popatrzymy na dzieci, wow, to ja wolę lepiej za te same pieniądze. To jeszcze może na koniec, na deser pierwszej części naszej rozmowy. Krótkowzroczność, Olafie, to już choroba cywilizacyjna, trochę już tak o tym wspomnieliśmy. Przypomnijmy może jeszcze krótko na koniec, co ją powoduje, jak można niwelować jej skutki. Krótkowzroczność, przede wszystkim mamy takie trzy podstawowe, jeżeli uszeregujemy temat, trzy podstawowe jakby wpływy. Pierwszy to jest genetyczny, na który nie za bardzo mamy wpływ, czyli dziedziczymy czasami po naszych dziadkach, ojcach, babciach, matkach. To już tak jest. Drugi temat to jest cyfrowe zmęczenie wzroku, czyli urządzenia elektroniczne. I tutaj na przykład apeluję co do zasady, żeby stosować taki higieniczny tryb życia, czyli żeby na przykład na pół godziny pracy dać sobie parę minut odpoczynku, żeby popatrzeć na dal. I mamy trzeci taki dosyć ważny aspekt, który łączy się z tym cyfrowym zmęczeniem oka, to jest, że non-stop w tej chwili przebywamy w krótkich odległościach. Pomieszczenia, zamknięcie, pokoje, dom, mieszkanie i oko cały czas funkcjonuje w krótkich odległościach. Nie ćwiczy po prostu, tak? Dokładnie tak. Duża odległość, powyżej 6 metrów, jest relaksem dla oka. Mięśnie nagle luzują się i odpoczywają. W takim napięciu przebywając przez wiele godzin w czasie dnia jest to niewspółmiernie, nie w proporcjach leżące dla komfortu po prostu widzenia i stanu naszego zdrowia i tym samym oka, a warto również podkreślić, że komunikaty z życia odbieramy przede wszystkim w 90% przez narząd wzroku. Moim i waszym gościem jest dziś Olaf Tabaczyński, wykwalifikowany optometrysta, stylista opraw okularowych, artysta plastyk, utytułowany
utytułowany i doświadczony kreator wizerunku oraz też pedagog. Olaf jest twórcą autorskiego programu stylistycznego doboru opraw okularowych opierającego się o naukowe podstawy i też zarazem twórcą nazwy stylista opraw okularowych. Posiada akredytację najważniejszych środowisk optycznych w Polsce i rozmawiamy z Olafem m.in. o kondycji naszego wzroku, o korygowaniu jego wad, o tym, czym zajmuje się optometrysta i w czym może nam pomóc taki właśnie specjalista. W drugiej części, Olafie, bierzemy się za oprawy, jak się mówi, oprawy czy oprawki okularowe? I jedno i drugie jest bardzo w porządku. Dobrze, to bierzemy się za oprawy, za oprawki okularowe, bo one mogą wiele powiedzieć o danym użytkowniku, a dodatkowo nieodpowiednio dobrane staną się też jego udręką i w jakimś sensie karykaturą, prawda? Tak, dokładnie. To tak porozmawiamy, dobrze? W drugiej części, tak? Jasne. Super. Michał Poklękowski, wracamy do Was z drogowskazami i z Olafem już za chwilę. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I to już druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam ponownie. Niektórzy widzą tylko to, co dzieje się bardzo daleko. Inni nie sięgają wzrokiem poza czubek własnego nosa. Chyba wszystkim przydałyby się jakieś okulary. To cytat z książki Cień motyla Marialin Lempki. My dziś w programie nie szukamy jakichś okularów, tylko tych najlepszych, optymalnie dostosowanych, dopasowanych do naszych wad wzroku i też do potrzeb indywidualnych. Takich okularów, które podkreślą charakter użytkownika, a nie na przykład go ośmieszą, bo i to się może zdarzyć. A dobrych okularów potrzebuje coraz więcej Polek i Polaków, w tym coraz młodszych, bo nasz wzrok jest niestety w coraz gorszym stanie. W doborze optymalnych okularów pomaga mój i wasz dzisiejszy gość, to cały czas Olaf Tabaczyński, wykwalifikowany optometrysta, stylista opraw okularowych, artysta plastyk, utytułowany i doświadczony kreator wizerunku oraz też pedagog, twórca autorskiego programu stylistycznego doboru opraw okularowych opierającego się o naukowe podstawy i pomysłodawca nazwy stylista opraw okularowych, posiadacz akredytacji najważniejszych środowisk optycznych w Polsce. Witaj, Olafie, po raz drugi. Dzień dobry, witam, cześć. W pierwszej części sporo mówiliśmy o tym, czym zajmuje się optometrysta, także o pomocy dzieciom i młodzieży z wadami wzroku, a teraz bierzemy na warsztat właśnie te oprawki, oprawy okularowe, dobra? Świetnie. Na czym opiera się technika ich doboru do kształtu naszej twarzy, Olafie? Jak dobierać okulary, by płynnie, wiesz, jakby wpisywały się w zarys naszej twarzy, w jej kontury, w jej kształt, stanowiły z nią niejako taką, wiesz, jedność i nie psuły naszego wizerunku, od którego przecież tak wiele zależy w ramach naszej samooceny i też relacji z innymi. To temat niezwykle istotny, chociaż wydawałoby się, że dosyć sporo na ten temat wiemy. Być może sporo na ten temat wiemy, bo przecież oglądamy swoje twarze na co dzień, widzimy siebie, widzimy innych. Dlaczego tak się dzieje? No bo relacje czy kontakt zawsze budujemy patrząc sobie w oczy. I bliskość oczu w stosunku do twarzy, no jest rzeczą zupełnie naturalną. Postrzeganie tych kształtów jest wpisane niejako w relacje międzyludzkie, ale ich rozpoznawanie niestety jest zamglone. Zamglone jest poprzez dostępność informacji niesprawdzonych w mediach społecznościowych. Ja z tego powodu cierpię, ale z drugiej strony cieszę się, bo de facto można to wyprostować i taką też mamy misję. Mówiąc o kształtach twarzy, warto odwołać się do rzeczy, które są po prostu sprawdzone i mierzalne. Nie ma lepszej podstawy jak nauka. Tutaj pewnie historia jest dosyć szersza. Na antenie nie przyjdzie nam omówić wszystkich wątków, ale warto pomyśleć o tym, że przecież człowiek w swojej konstrukcji, w swoim ciele, budowie ciała jest powtarzalny na przestrzeni tysięcy lat z takimi czy innymi wątkami. Mamy również do czynienia z czymś takim jak rasy ludzkie. Nie mówimy tutaj absolutnie o rasizmie, bo to jest zupełnie inny temat. Tak. Nie? Natomiast, żeby nikt nie pomylił tych dwóch słów i ja to też lubię mocno podkreślać. Mówiąc o budowie ciała, dotykamy tematu, który nazywa się antropometria. Z antropometrii przejdziemy do kefalometrii. Kefalometria jest działem medycznym. I tutaj należałoby postawić kropkę, ponieważ czaszki dawno są zmierzone. A że czaszka ma swoje kości, to może na podstawie kości zmierzyć kształt twarzy, określić go, nie chcę powiedzieć przyporządkować, ale dać być może wskazówkę, w jaki sposób korzystać z kształtów twarzy. Jest ich 7, takich prototypowych, i na podstawie tego dobierać kształty. Myślę, że każdy z nas intuicyjnie wie, że jak coś ma za dużo łuku, no to chcielibyśmy troszeczkę te łuki zbalansować innymi kształtami. I krótko mówiąc, mówimy o balansie, mówimy o równowadze, mówimy o proporcjach. W związku z tym ta ocena kształtu twarzy, przy czym nie mówimy o ocenianiu, tylko diagnozowaniu, wskazywaniu, daje możliwość bardzo szybkiego, prostego, kilkusekundowego oglądania i szybkiego wyboru też opraw okularowych, jeżeli u podstaw jest taka wiedza. A jakie są najczęstsze, wiesz, takie błędy w doborze oprawek okularów? Czy taką misję
warto jednak oddać w ręce specjalisty, choćby ciebie, tak jako optometrysty? Czy można jednak eksperymentować samemu? Jak to widzisz? Każda z dróg, która prowadzi do celu, jest najlepsza. Powiem szczerze, opracowując cały program z zakresu stylizacji opraw okularowych, na pewno opieramy się o naukowe rzeczy. Natomiast czasami ja też czuję się jak we mgle, bo szukając nie wiem, dokąd się udać, bo jeszcze tego nie wiem. Krótko mówiąc, tutaj z Interstellara jest bardzo fajny taki cytat. Nauka jest akceptacją niewiedzy. I mówiąc o takiej perspektywie, trudno, żebyśmy przed rozwiązaniem sytuacji wiedzieli, jak ją rozwiązać. I stąd pojawia się faza eksperymentu. Jest to zupełnie normalna część dochodzenia do racjonalnych wniosków. Często jest tak, że zakup okularów może być podyktowany pewną chęcią, emocją, krótko mówiąc. Natomiast ta emocja po prostu po jakimś czasie wygasa. I dochodzimy do takich już części życiowych, że codziennie trzeba wstać, codziennie trzeba założyć te okulary i one po prostu mają służyć. W związku z tym ta faza emocji, faza eksperymentu jest fantastyczną częścią, natomiast również warto nie pomijać tej takiej zracjonalizowanej funkcji okularów i tutaj warto na przykład na podstawie kształtów twarzy czy innych parametrów również pomyśleć o sobie po prostu. Przygotowując się do rozmowy z tobą, Olafie, przyznam się, że po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z terminem psychologia okularów. Tak, psychologia okularów. Powiedz, co się kryje pod tym hasłem? Powiem szczerze, tu też głęboka, długa historia. Pamiętam swoich takich mentorów, dla mnie bardzo ważne postacie. Mamy na przykład profesora Zydronia, Antoniego Zydronia, niestety świętej pamięci. On w ogóle na świecie rozpoczął bardzo ciekawy w ogóle projekt naukowy, który został przyjęty na wielu uniwersytetach na świecie. To się nazywa psychofizjologia widzenia. Czyli jest to złożony proces, który wpływa na nasze procesy za pomocą oglądania świata. I mając na uwadze chociażby taki kierunek, który znowuż jest Made in Poland, to jest też cudowne zjawisko, mamy możliwość dochodzenia do tego, że po pierwsze, my jesteśmy odbierani jako zbiór informacji przez inne osoby. Oczywiście kończymy to emocjami, podoba mi się, nie podoba. I na to wpływa szereg właśnie komunikatów, które wysyłamy świadomie czy nieświadomie. No im bardziej one są wysyłane świadomie, no to tym bardziej możemy tym, krótko mówiąc, zarządzać. Tu nie chodzi o manipulację, od tego też się odżegnuję, żeby było jasne, ale każdy z nas przecież chce się czuć dobrze we własnej skórze. I z drugiej strony mamy też takie całkiem ciekawe zjawisko przy okularach, ja to nazywam zjawisko ptasiego mleczka. Ja lubię ptasie mleczko, ale wiem, co mi robi. W związku z tym czasami te upodobania mogą generować pewne zjawiska, które są po prostu dla nas niekorzystne. W związku z tym opieka właśnie taka stylistyczna, która daje nam możliwość pewnej weryfikacji drogowskazów, jest bardzo cenna i warto zahaczyć o takie osoby, które w sposób, można powiedzieć, zobiektywizowany i nieuwarunkowany będą wskazywały po prostu na rozwiązania w okularach, kształtów, fasonach, kolorach, etc. Po to, żeby po prostu żyło nam się bardziej komfortowo, lepiej i wygodnie. Mhm. A czy ważne jest dopasowywanie oprawek okularów do okoliczności, w jakich znajduje się ich użytkownik? Wiesz, jakby inne powinniśmy mieć w pracy, inne w biurze, inne w domu, jeszcze inne podczas zabawy, uprawiania lekkiego sportu. Czy wystarczy jedna uniwersalna, wiesz, oprawka na wszystkie okazje? Czy taka taktyka to błąd jednak? Dotknąłeś kolejnej techniki, my tak to nazywamy. To się nazywa technika stylistyczna doboru opraw okularowych. Odeszła królowa Anglii. I królowa Anglii jest u nas obecna jako przykład tak zwanego stylu klasycznego. Niezłomna, trwała, zawsze na pokładzie, widząca horyzont zdarzeń, nie ulegająca żadnym emocjom, ale stawiająca na jakość, trwałość. I wtedy, jeżeli pomyślimy przez taki pryzmat stylu, okulary są trwałe, solidne, konkretne i najczęściej nie są podyktowane na przykład modą, bo one widzą horyzont zdarzeń. Natomiast można oczywiście dobierać i styl klasyczny nie będzie zmieniał okularów. Ale na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład styl romantyczny albo styl dramatyczny, no to ten bardzo chętnie będzie zmieniał okulary i w swoim domu, gdzieś w zaciszu, w szufladach tych okularów będzie miał niezliczone ilości. Styl klasyczny może też mieć 5-6 oprawek, ale one będą niezmiernie do siebie podobne, ponieważ system rozwiązań zracjonalizowany podpowiada im poprzez doświadczenie, że te okulary będą służyć na wszelkie okazje. Styl romantyczny albo dramatyczny, szukając pewnego rodzaju sytuacji dostosowywania siebie, własnego wizerunku do okoliczności, podobnie jest to zupełnie normalne i w życiu to stosujemy. Mamy okulary na przykład słoneczne, no i mamy okulary po prostu korekcyjne. I ten podział jest naturalny. Dostosowujemy do sytuacji i ta droga też jest arcyciekawa, ponieważ daje również możliwości szeregu rozwiązań wynikających z tego, że możemy mieć dzisiaj apetyt na, nie wiem, przysłowiowego schabowego, a jutro mamy na sushi. I tak samo jest z
okularami. Możemy mieć apetyt na podnoszenie własnej atrakcyjności, własnego samopoczucia i można powiedzieć, że ma to też wymiar, uwaga, terapeutyczny. To jest taki mechanizm psychologiczny. Jeżeli widzimy, że nasi odbiorcy widzą nas jako atrakcyjnych i tak to odbieramy, no to nabieramy większej pewności siebie. Mając większą pewność siebie, otwieramy sobie kolejne furtki do tego, żeby dalej aspirować nieco wyżej, ponad to, co zrobiliśmy do tej pory. I szukanie tego typu rozwiązań na przykład stosujemy też opiekując się osobami, które są po zdarzeniach onkologicznych. To jest niesamowity mechanizm. Małżonka Monika robi bardzo dużo dobrego w tej materii, w tej przestrzeni, gdzie opiekując się osobami po zdarzeniach onkologicznych, wpływa na ich jakość życia i mamy wyniki naukowe. Jest to rząd 19%. Ludzie szybciej i chętniej dochodzą do zdrowia. A jakiego rodzaju oprawki, Olafie, okularowe sprawdzają się na przykład w biznesie? W jaki sposób oprawki mogą, wiesz, podnieść prestiż użytkownika, wzmocnić jego wiarygodność też w oczach innych, dodać mu, wiesz, niezbędnej powagi i też zaufanie tak potrzebnych, prawda, w robieniu interesów po prostu? Myślę, że dotknąłeś w sposób bardzo rzeczowy i merytoryczny tego, co leży u podstaw w biznesie. Jeżeli cofniemy się i zaczniemy warunkować, na czym polega biznes, biznes opiera się na win-win. Biznes opiera się, jak wspomniałeś, na zaufaniu. Biznes opiera się na jasnych zasadach współpracy. W związku z tym okulary, czy w takim razie mogą być dominujące w stosunku do drugiej strony? Nie. Okulary muszą szanować drugą przestrzeń. Okulary biznesowe powinny nie naruszać przestrzeni drugiej osoby. Okulary powinny być taktowne i wspomagające wiarygodność. Jakie to są? Metalowe, bo konstrukcja jest stabilna. Okulary na pewno nie z jakimiś dynamicznymi kolorami, bo to już raczej do działów kreatywnych będzie polecane. Okulary, które są troszeczkę w miarę przewidywalne. Przed chwilą mówiliśmy o Królowej Anglii. Pamiętam film o jej, na temat biografii Królowej Elżbiety. Bardzo ciekawy wątek, kiedy stanęła przed swoim mężem, bo koronacja tak naprawdę przebiegła rok po de facto złożeniu jej propozycji, żeby zechciała być królową. Pamiętam taki wątek z tego filmu. Podeszła do swojego męża i mówi: kochanie, od dziś jestem królową, a później twoją żoną. I takie są okulary. Także tutaj zostawiamy własną, jakby można powiedzieć, osobistą przestrzeń życia na rzecz tej biznesowej i ta biznesowa jest właśnie na płaszczyźnie porozumienia, czyli okulary są na przykład przygaszone, kolory są bardziej matowe, nie rzucające się mocno w oczy, zharmonizowane, tak jak w dyplomacji, pozostawiające przestrzeń do bycia z innymi osobami. A czym jest to spersonalizowane budowanie stylu w okularach? No ja pierwszy raz o tym słyszę. Ta personalizacja najłatwiej byłoby porównać na przykład do odcisku palca. Okay. I teraz te linie papilarne naszych palcy no, są elementem do rozpoznania na całym świecie. Dzisiaj na przykład w kryminalistyce w ogóle nie korzysta się albo częściowo, albo w zaniku z odcisków palców. Częściej korzysta się w tej chwili z biometrii. Biometria polega na tym, że mamy tak zwane punkty biometryczne i znowuż sięgamy do archeologii, czyli znowu takich naukowych podstaw, gdzie nasza twarz ma swoje punkty charakterystyczne. Oglądamy to w wielu takich właśnie filmach kryminalistycznych. I mówiąc o tej biometrii, można powiedzieć, że te nasze punkty są indywidualne i jeszcze bardziej zindywidualizowane niż odcisk palca. Jeżeli znamy te punkty, to za pomocą proporcji, wielkości, układu, krzywizn, kątów, można dobrać bardziej spersonalizowane właśnie okulary, przynależne w oparciu o te punkty do danej osoby. I taka personalizacja jest na przykład bardzo mocno w tej chwili rozwijana przy biometrii, na przykład skanowaniu twarzy. Skanowanie twarzy mamy, nie wiem, przy przejściu nawet na lotniskach, gdzie podchodzimy do takich automatów, one skanują naszą twarz, porównują ze zdjęciem i jest ok albo nie. Mamy tylko układ zero-jedynkowy. Skanowanie twarzy jest w tej chwili ciekawym działem. Chciałbym kiedyś mieć taką firmę, która personalizuje okulary poprzez skan twarzy i drukowanie okularów tylko dokładnie pod to, co jest i wynika z tych punktów antropometrycznych. To jest personalizacja. Własne kolory, własne kształty, własne krzywizny, osadzenie soczewki. W tej chwili nawet niektóre firmy myślą już o tym, żeby drukować soczewki pod dokładnie potrzeby wzrokowe. To jest bardzo zaawansowana technologia, ponieważ tutaj musi mieć bardzo wysoką transparentność, jakby przezierność światła musi być bardzo wysoka. I powiem szczerze, jest to coś, co chciałbym też gdzieś po sobie zostawić. Kolejna rzecz, bardzo taka odpowiedzialna też społecznie, produkcja tego typu okularów nosi w zasadzie tak zwaną cyrkularność procesów, czyli jeżeli produkujemy takie klasyczne okulary, to tam odpadów jest na poziomie 80-90%. Przy
produkcji druku okularów i druku soczewek mamy około 30-5% zależy. I jeżeli pomnożymy to sobie przez ilość opraw okularowych na świecie u optyków w naszym mieście, w Polsce, w państwie, no to ta cyfra jest gigantyczna. W związku z tym można ograniczyć tak naprawdę zużycie prądu, zużycie odpadów i podnieść bardzo szybko satysfakcję i jakość widzenia. No to już skoro mówimy o satysfakcji, satysfakcja i komfort z okularów w okularach. Kiedy ich użytkownik może, wiesz, uczciwie, z czystym sumieniem powiedzieć: tak, czuję się w nich rewelacyjnie, czuję się świetnie. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby użytkownik okularów mógł tak powiedzieć komuś? Powiem tak, nie jestem przystojny, ale oczywiście mogę powiedzieć, że jestem przystojny. No i oczywiście kwestia jest własnych przekonań. To, co jest bardzo istotne, klient czy osoba pojawiające się na przykład u nas również w salonie optycznym czy podczas konsultacji, często przychodzi z własnym bagażem doświadczeń. Często ten bagaż doświadczeń jest taki, a nie inny i tutaj ciężko z nim dyskutować, ale na co mamy wpływ? Na uświadomienie. Często ja nie dobieram okularów na zasadzie mi się podoba, bo mamy taką zasadę, mi się są za drzwiami. I mówiąc o doborze okularów czy o tej satysfakcji, przede wszystkim skupiamy się na właśnie osobie, która do nas dociera. I rozbudowujemy świadomość, na czym polega tak naprawdę ten spersonalizowany dobór okularów, pokazując, że na przykład ten profil boczny twarzy jest taki, a kolory u ciebie są takie, a u mnie są takie. Często też służymy sobą po to, żeby osoby mogły zobaczyć, że u nas jest tak, a u nich jest inaczej. To jest tak zwana zasada wzajemności. Zresztą dzisiaj o niej rozmawialiśmy. I takie uświadomienie de facto istniejących odmiennych, nowych i bardziej spersonalizowanych technik, możliwości, daje również klientowi satysfakcję i też pokazuje rozwój tej branży i rozwój de facto zainteresowania jednostką, bo jeżeli sobie popatrzymy, ile opraw okularowych mamy na półkach, to jest to produkt masowy. Natomiast klient jest indywidualny. Moim zdaniem satysfakcja leży w indywidualnym rozumieniu potrzeb klienta, jego cech, osobowości, kształtów, stylu życia. I tutaj myślę, że taką puentą może być całkiem niezły temat, który mnie osobiście bardzo fascynuje, również od strony takiej psychologicznej i życiowej, to jest lifestyle. Forma spędzania życia, bo żyjemy nie tylko pracą. Nie tylko jesteśmy przy komputerze, ale mamy też własne hobby. Myślę, że też to, co się zadziało w ostatnim czasie, bardzo mocno nas też zreflektowało, że oprócz tego czasu zawodowego są inne przestrzenie życiowe i one też wpływają na to, w jaki sposób konsumujemy czas. Czasami przewartościowujemy te rzeczy. Okulary, tak jak na przykład moja babcia, piliła w grządkach i wtedy na przykład potrzebuje wartości tak zwanych soczewek pośrednich. To są fajne rzeczy. Moja babcia pieliła grządki i ja też mam u siebie w ogródku przed domem poziomki, które uwielbiam. Polacy zdecydowanie za rzadko badają wzrok. Trzeba pamiętać, że oczy to narząd niezwykle wrażliwy na wszelkie zmiany. Najistotniejsze dla utrzymania ich zdrowia są regularne wizyty u specjalisty i dobór optymalnych soczewek czy okularów, żeby nam się nosiło je wygodniej, żeby po prostu spełniały swoje zadanie. I dziś w nieco filozoficznym ujęciu o tym w drogowskazach do rozmowy zaprosiłem Olafa Tabaczyńskiego, wykwalifikowanego optometrystę, stylistę opraw okularowych, artystę plastyka, utytułowanego i doświadczonego kreatora wizerunku oraz pedagoga, twórcę autorskiego programu stylistycznego doboru opraw okularowych, opierającego się o naukowe podstawy i pomysłodawcę nazwy stylista opraw okularowych, posiadacza akredytacji najważniejszych środowisk optycznych w Polsce. Olafie, w trzeciej i ostatniej części naszego spotkania, naszej rozmowy będę ciebie podpytywał m.in. o różowe okulary, o makijaż kompatybilny z okularami, to szalenie ważna rzecz, jak się okazuje. Też się czegoś nowego dowiedziałem, o tym za chwilę pogadamy. I o okulary przeciwsłoneczne i też te korekcyjne, dostępne, wiesz, jakby od ręki w marketach, tak, czy aptekach. Okej, okay, możemy? Oczywiście. Bardzo się cieszę. Michał Poklękowski, niebawem wracamy, do usłyszenia. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam. W studiu ze mną cały czas niezmiennie Olaf Tabaczyński, wykwalifikowany optometrysta, stylista opraw okularowych, artysta plastyk, utytułowany i doświadczony kreator wizerunku oraz pedagog, twórca autorskiego programu stylistycznego doboru opraw okularowych, który opiera się o naukowe podstawy, i Olaf też jest pomysłodawcą nazwy stylista opraw okularowych i posiada akredytację najważniejszych środowisk optycznych w Polsce. Witam po raz trzeci, Olafie. Witaj Michale, dzień dobry, witaj Państwo. Rozmawiam dziś z moim gościem o kondycji naszego wzroku, o doborze optymalnych oprawek okularów, o higienie wzroku i moje pytania jeszcze się nie wyczerpały. Okazuje się,
Olafie, że makijaż stosowany pod okulary, tak pod okulary, ma kolosalne znaczenie, może wiele naprawić w naszym wizerunku, albo wszystko niestety sknocić, jak jest źle wykonany. Co mógłbyś tutaj doradzić jako fachowiec? Bardzo ciekawy temat. Tak, jesteśmy niewątpliwie również autorami, podobnie jak stylizacja opraw okularowych, tematu dotyczącego, dzisiaj go nazywamy make-up for glasses, czyli makijażu dla osób, które noszą okulary. Pewnie to bardziej dotyczy tej płci ładniejszej, ale wczoraj również widzieliśmy, że panowie też wykonują make-upy dla siebie. Natomiast wracając do pań, jest jakby prosta zasada. Mamy osoby, które noszą soczewki, które pomniejszają oko, ale wtedy oko jest nieproporcjonalnie pomniejszone do twarzy. W związku z tym, jeżeli mamy tak zwane minusy, czyli minus mamy przed taką wartością dioptrii, no to oznacza, że to oko nieuchronnie będzie nieco mniejsze. Żeby zrównoważyć proporcje, należy za pomocą na przykład makijażu delikatnie to oko powiększyć. Dlaczego mówię delikatnie? Ponieważ jeżeli jest niewielka potrzeba wzrokowa na zasadzie minusa, no to też niewiele należy powiększyć. Im większa potrzeba, tym mocniej jakby idziemy w kierunku technik powiększających oka. Natomiast oczy. Natomiast w drugą stronę, jeżeli mamy z kolei soczewki z wartością plus przed cyferką, to oznacza, że oko nasze nieuchronnie będzie większe. No i tutaj też taka praktyczna porada. Kiedyś spotkałem się z taką opinią jednej z naszych klientek, pani Olafie, oczy zawsze mogą być za duże. No i wtedy nie należy pomniejszać zgodnie z tą zasadą tej pani. I w jaki sposób możemy powiększyć oko, bo to jest przede wszystkim taki temat bardziej życiowy. Na przykład taki prosty zupełnie układ, można korzystać z kolorów, które są podobne albo zbliżone na zasadzie barw właśnie bliskoznacznych albo pochodnych do koloru tęczówki oka w postaci cieni. Rzęsy można wyczesać do góry i lekko bardziej na zewnątrz. Należy stosować również nieco bardziej płynne formy makijażu bez ostrych krawędzi. To tak rzutem na taśmę. Jasne. Mamy jeszcze jeden makijaż, bardzo ciekawy. Myślę, że część z Państwa będzie bardzo mocno zainteresowana. Opracowaliśmy również pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Soczewek Kontaktowych makijaż dla osób noszących soczewki kontaktowe. O. Bardzo ciekawy temat. Skąd się bierze w ogóle idea? Idea wynika z tego, że jeżeli znamy dokładnie, w jaki sposób się to nosi, no to tutaj higiena zakładania soczewek kontaktowych musi być bardzo wysoka. W związku z tym nie ma możliwości, żeby jakikolwiek produkt był sypki, żeby rozpylał się w powietrzu. Ponieważ podczas zakładania, no niestety mamy ciało obce i musimy wykonać czynność powtórnie, albo będzie to dla nas, no, niekomfortowe w dalszym noszeniu. I wtedy makijaż jest zupełnie inaczej skonstruowany. Większość produktów, które wtedy stosujemy, są w tak zwanej formie mokrej, które ewentualnie dochodzą do fazy suchej, ale to jest temat na indywidualne spotkanie. Dobra, brwi, a oprawki okularów. Poproszę o rozszerzenie tego tematu. Czy źle, tak to nazwę, może trochę niezręcznie, siermiężnie, czy źle zagospodarowane brwi mogą zepsuć zalety nawet najlepiej dobranych do twarzy oprawek okularowych? Nie wiem, Michale, skąd to wziąłeś? Bo jest to temat, nad którym pracujemy bardzo mocno od wielu lat, natomiast zaczęliśmy dopiero publikować pewne drobne obszary po wielu latach obserwacji i badań, takich własnych, i mamy taki projekt, który nazywa się Brwi a Brewki, czyli brwi nasze, a brewki okularowe. I tutaj umiejętność kompozycji, krótko mówiąc, tych przestrzeni, która również odnosi się do jeszcze jednej branży, w której też dosyć mocno funkcjonujemy. Właśnie wracamy na przykład z Czech, gdzie przed chwilą też była konferencja makijażu permanentnego. I tutaj mamy pewnego rodzaju wypłatę, która jest na rynku w tej chwili obecna, i u optyków niestety jest to piasek między zębami. Źle wykonane permanentnie brwi skutkują tym, że nie idzie dobrać kształtów oprawek, ponieważ jeżeli ktoś nie posiada wiedzy z zakresu tego, w jaki sposób takie brwi wykonać i one zostają na 2 lata, niestety w salonie mamy żniwa dotyczące tego, że klienci też nie wiedzą, co dalej mają zrobić i wołają o pomoc. W związku z tym, jakie jest rozwiązanie? U podstaw jest po prostu implementacja, czy jakby wskazywanie, w jaki sposób te brwi należałoby po prostu projektować przed ich wykonaniem ze świadomością antropometryczną. I jeżeli teraz jest to świetnie wykonane, my już mamy na ten temat
nad wyniki i badania i mamy też rezultaty, no to jeżeli to jest zrobione antropometrycznie, no to jeżeli jesteśmy w stanie, na przykład u osób, które mają alopecję, czyli albo na przykład są po chemiach, to one przecież nie mają włosów. I często taką pomocą może być właśnie makijaż permanentny. Świetny w ogóle temat. Jeżeli dobrze wyznaczymy, to z okularami nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli tak nie jest, pojawiają się problemy. Ja się tak trochę zastanawiam głośno, czy istnieją w ogóle idealne... Słucham jak zaczarowany ciebie, tak? To tak na marginesie. Wow. Mam nadzieję, że słuchacze Skierok również. Czy istnieją, Olafie, idealne oprawki okularowe? Czy takich po prostu nie ma? Jak to w życiu nie ma spraw rzeczy idealnych? W poprzednim odcinku mówiłeś o filozoficznym podejściu. Trochę tak. Tak. Ale kupuję to. Lubię iść tą drogą. I powiem szczerze, myśl najczęściej jest pierwsza. Gdzieś tam podążamy, próbujemy jakby ogarnąć ten temat. Myślę, że sam odpowiedziałeś na swoje pytanie je zadając. Myślę, że nie istnieją idealne okulary, nie istnieje idealne życie, jesteśmy tu i teraz. W związku z tym czasami mamy właśnie apetyt na to, żeby troszkę poszaleć w okularach. Znajdujemy się w różnych też stanach życiowych. Czasy są takie, jakie są. Umiejętność korzystania z życia tu i teraz wydaje się taką bardzo ciekawą też przestrzenią, z którą się oswajamy. I ja pamiętam sam siebie, gdzie projektowałem swoją przyszłość, wychodziłem ze skóry, jak ją dobrze zaprojektować. Dzisiaj piję sobie kawę z żoną, zakładam okulary i uśmiechamy się do siebie i dla mnie jest to ogromna wartość. W związku z tym być może okulary też są taką wartością, że możemy założyć, uśmiechnąć się przed lustrą, iść dalej. Nasza autentyczność jest niewzruszona pod warunkiem, że to nie jest przerysowane ani śmieszne. A dlaczego okularów przeciwsłonecznych, Olafie, nie powinniśmy chować do szuflady na czas jesieni i zimy? Bo tak z reguły, tak to się odbywa, tak, że pojeździliśmy na rowerze, posurfowaliśmy, kończy się sierpień, okulary przeciwsłoneczne, sru, do szuflady. Czy to błąd? Błąd, nie błąd. Myślę, że możemy te okulary po prostu wyciągnąć z tej szuflady i już nie będzie błędu. Dlaczego? Ponieważ w tej chwili na przykład z Moniką wracamy z takiej dosyć długiej podróży. Udało nam się dojechać do Nordkapu. Bardzo często to też poruszam na szkoleniach, żeby zrozumieć tak naprawdę światło. Nikt z nas w życiu nie widział promienia światła ani atomu. Wiemy o tym tylko, że istnieje. No tak. Możemy to przyjąć. Natomiast istnieje coś takiego jak światło nadfioletowe. I najczęściej właśnie okulary słoneczne nosimy po to, żeby zblokować troszeczkę pewien układ światła, który nazywamy nadfioletem, jego część. Natomiast nadfiolet jest potrzebny do produkcji witaminy D3. No bez tego nie ma ani rusz. W związku z tym tutaj apelowałbym raczej do takiego zbalansowanego korzystania z okularów przeciwsłonecznych. Ale można absolutnie i należy z nich korzystać, moim zdaniem, przez cały rok. Tutaj świetnym rozwiązaniem są na przykład fotochromy, albo jakkolwiek je nazwiemy. Czyli takie soczewki, które same dostosowują się do ilości światła nadfioletowego po wyjściu na zewnątrz, na słońce i mogą je w sposób zaplanowany zredukować. Będąc na tym Nordkapie, bardzo fajne doświadczenie, Monika mówi: Olaf, ja wiedziałam o tym, ale po raz pierwszy zobaczyłam. Jesteśmy daleko na północy, gdzie jest bardzo mało światła. I słuchajcie, soczewki właśnie fotochromatyczne przyciemniły się prawie do maksa, do czerni. Co to oznacza? Że nieważne jest to, ile jest słońca, tylko pod jakim kątem świeci. Gdzie go mamy najwięcej i kiedy? W zasadzie mamy najwięcej latem i zimą. W związku z tym, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na Morze Polskie, to ono ma kolor zawsze taki szaro-niebieski latem. Jest takie mniej kolorowe niż gdzie indziej. Tak. Dlaczego? Bo mamy przejście światła przez inne medium i wtedy wyświetla się barwa światła. I widzimy ewidentnie barwę niebieską w powietrzu, którą możemy zdiagnozować poprzez przejście przez wodę. Woda, co do zasady, można, przyjmijmy sobie taki wariant, że woda jest bezkolorowa. No więc ten kolor skąd się bierze? Ze światła. I widzimy czarno na białym, że kolor jakby powietrza w wodzie jest niebieski. Dlatego latem lubimy nosić właśnie te słoneczne okulary, które blokują UV-y. Ale dokładnie tak samo będzie jesienią, tak samo będzie wiosną, tak samo będzie w szczególności zimą, ale w różnych proporcjach. A co byś zalecił, Olafie, słuchaczom, którzy po okulary korekcyjne wybierają się do apteki, do supermarketu, którzy, wiesz, idą po prostu po takie gotowce? Co do zasady, okulary apteczne, dopóki ich nie zakładamy na nos, mogą tam sobie zostać. Okularów aptecznych, krótko mówiąc, nie polecam Państwu i to z różnych powodów. Pierwszy to jest stan i kondycja naszego wzroku. Odległość osadzenia centrycznego soczewki, czy dobrze zbadany wzrok, nie na zasadzie mi się wydaje, albo miałem rok temu, to dzisiaj też to dalej mam, powoduje, że ta świadomość korzystania z takich pomocy, jakim jest soczewka, w okularach aptecznych jest niedoprecyzowana. Brak takiej precyzji, na przykład o 1 mm,
skutkuje nieostrością widzenia w zakresie 1-2 metrów. W związku z tym, ja mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie jadąc samochodem, patrząc na komputer, czy wykonując cokolwiek w życiu, czy łapiąc piłkę, czy w życiu bym tego nie zadedykował swojej babci, swojemu dziecku, żeby dawać im tak na dzień dobry za 15-20 zł nieostrość widzenia w polu 2 metrów, a to jest i tak drobiazg. Bo takie przesunięcia, zresztą są sprawy sądowe w tym zakresie, które właśnie zlimitowały obecność okularów korekcyjnych w aptekach do wartości około plus 3, minus 3. Natomiast co do zasady, każdy milimetr soczewki to jest nieostrość widzenia w dosyć dużej przestrzeni życiowej, czego Państwu po prostu nie polecam. Moim zdaniem warto poświęcić sobie tak profilaktycznie czy okresowo czas na badania, tak nawet egoistycznie, ponieważ tak naprawdę od nas zależy część życia naszych bliskich, dzieci, znajomych, bezpieczeństwo na drodze i krótko mówiąc, jeżeli mamy pewną nutę odpowiedzialności w sobie i chęć również dzielenia się swoim życiem z innymi, ja nie zakładam okularów aptecznych, i nikomu tego nie polecam. Patrzeć przez różowe okulary. Wszyscy znamy to powiedzenie i wiemy, co oznacza. W Olafie kolor oprawek. Jaką kolor ma wagę i co decyduje o jego wyborze przy oprawkach? Wow, jest to temat de facto, który bardzo mocno zgłębialiśmy już bardzo wiele lat temu, jeszcze na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tutaj pod opieką pani profesor Tafil-Klawe powstało bardzo dużo ciekawych opracowań naukowych właśnie dotyczących i zmierzających do tego, żeby opracować, jak poradzić sobie z kolorem tak praktycznie w domu, gdziekolwiek. Kolor oczywiście to jeden z nieodłącznych elementów okularów. No więc jak go dobrać do siebie? Krótko mówiąc, możemy mówić o różach, a możemy mówić o czerniach. Czerni na przykład w malarstwie rozróżnia się, czy w grafice, rozróżnia się aż 24 subtonów. To samo jest z bielą. Mamy 17 pochodnych od bieli, które są ukonstytuowane i krótko mówiąc, jeżeli popatrzymy na biel tytanową, a biel ołowiową, czy owczą, czy cytrynową, to są tak diametralne różne kolory, że chcielibyśmy raczej zdecydować o tym bardziej pasującym. Różowe okulary to też bardzo fajny element dla osób, które szukają pewnych rozwiązań bardziej słodkich. No ale pytanie, czy jesteśmy tacy słodcy na co dzień? No więc ten kolor znowuż gdzieś tam trafia do temperamentu, a dokładnie mówiąc do pigmentacji skóry. No i schodzimy do medycyny. Jeżeli chcemy dobrze dobrać do siebie kolor opraw, to powinniśmy przede wszystkim na przykład zapytać samych siebie, i to tak pewnie w domu możemy to zrobić, czy na przykład wychodząc na słońce, nasza skóra i w jaki sposób reaguje właśnie na promienie ultrafioletowe. I tutaj na przykład bardzo fajną rzecz zrobił dr Fitzpatrick, to jest rok 1974 na Harvard High School, gdzie opracował właśnie pewne zależności pojawiające się odcieni czy subtonów koloru skóry w połączeniu z lekami czy farmakologią i promieniem ultrafioletowym. My właśnie kontynuujemy z Moniką te działania, te badania i one doprowadzają do prostych wniosków, że harmonia pomiędzy kolorem skóry a harmonią okularów na przykład jest czymś, co zawsze jest komplementowane pozytywnie. No więc teraz pytanie, jak znaleźć ten własny kolor? No i wracając znowu do słońca, ja na przykład jak wychodzę na słońce, o, może tak, powiedz mi, wychodzisz na słońce, co się dzieje z twoim kolorem skóry? Nie wiem, bo się mu nie przeglądałem, szczerze mówiąc. Okay. Jakby jest to dla mnie kwestia taka, no, nieżyciowa. W sensie taka niepriorytetowa. Super. Ale ciekawe pytanie, zgłębię temat. Zastanowię Super. Się nad tym. Możemy poprowadzić ten temat? Możemy. Super. Powiedz mi tak, wychodzisz na słońce, no. Czy kolor twojej opalenizny jest jaśniejszy od pozostałych, z którymi jesteś? Taki sam czy ciemniejszy? Od pozostałych ludzi? Tak. Ojej. 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 No, okej. Okay. Czasami zdarzają się właśnie gdzieś takie nieuświadomione czy niezaobserwowane tematy, które gdzieś być może pomijamy. To jest tak naprawdę pominięcie siebie. Wow. Znowuż to tematy się gdzieś poważne się budują. I teraz słuchajcie, drodzy Państwo, co się dzieje? Możemy podejść ze specjalnymi narzędziami, które też mam opracowane naukowo. One zyskały aprobatę w większości świata. Jeździmy po świecie, po konferencjach, pokazujemy te rzeczy, dzielimy się wiedzą. Jesteśmy już też w fazie, gdzie tak naprawdę mamy ochotę dzielić się tym naszym know-how. I mamy specjalne narzędzia, które determinują, pokazują każdemu z nas, jak sobie radzić z pigmentacją. To są takie specjalne koła kolorystyczne. Pracowałem
pracowałem nad tym 7 lat naukowo. Dzisiaj skorzystamy z tego w normalny sposób. I teraz tak, idąc i zmierzając do brzegu. Jeżeli nasz kolor opalenizny raczej się nie opala, to znaczy, że dyspozycja naszych pigmentów nie jest mocna, nie jest ciężka, nie jest ciemna. Jeżeli mamy średnie kolory, no to ta dyspozycja naszych pigmentów, czyli tego, co posiadamy genetycznie w skórze, to są barwniki, jest średnia. No i są osoby, które na przykład opalają się bardzo ciemno, jak moja teściowa. U mojej teściowej w takim razie jakie są kolory? Ciemne, mocne, zdecydowane. Ja opalam się na średnio, w związku z tym noszę średni kolor opraw okularowych. Są osoby, które nie opalają się za mocno, no więc nie ma co ich przerysowywać, ponieważ te kolory w oprawach będą zbyt daleko od tego, co same posiadają. To tak jakbyśmy postawili kogoś przed pączkami i zjedł 10 pączków. Jeden zje więcej, drugi mniej. No i te kolory powinny być adekwatne na przykład do właśnie pigmentacji. Ale to jest jedna tylko podpórka, ich jest zdecydowanie więcej, bo różowe odcienie też mogą być różne, tak jak czernie czy biele. No i wtedy dopasowujemy do pigmentacji i słuchajcie, nawet praca z mężczyznami okazuje się niezwykle owocna. Przypomina mi się też praca w salonie z takim panem, który na pewno już był dawno na emeryturze, około 85 lat. Pierwsze podejście było z wyparciem. Nie, ja nie chcę, nie będę cytował, co tam się zadziało w salonie, natomiast pan był bardzo wstrzemięźliwy i jakby budował płot między nami. Natomiast poświęciliśmy mu troszkę czasu, tak bardzo egoistycznie, ale nie na zasadzie jakiejś wymuszenia, tylko pokazania drogowskazów, jak sobie radzić z kolorami. Słuchajcie, pan kupił dwie oprawki okularowe i mówił, wie pan co, jeszcze nigdy tak na siebie nie patrzyłem i dojrzały, wspaniały człowiek z bogatą historią życiową był tak poruszony, że ja do dzisiaj to pamiętam, mam to ze sobą i wiem, że ma to ogromny sens. Kwestia, na ile jesteśmy w stanie to przyjąć również do siebie i zatrzymać się na parę minut, żeby to zobaczyć, a to zostaje na całe życie. Niesłychane, ile oprawki okularowe mają wspólnego z psychologią, z filozofią i też mogą być, mają też wiele wspólnego z dziełami sztuki, bo oprawki okularowe mogą być, prawda, tak, dziełami sztuki, co także jako artysta plastyk, Olafie, a nie tylko optometrysta, którym też jesteś, możesz o tym właśnie powiedzieć na sam koniec. Oprawki okularowe jako dzieła sztuki. Oj, to jeden z takich ulubionych tematów. Powiem szczerze, w salonach czasami jest mało przestrzeni na to, ponieważ no, nie ma co ukrywać, że na przykład jak jesteśmy gdzieś, na przykład właśnie w Norwegii, no to tam jest na przykład ten design taki bardzo wyczyszczony. I znaleźć tam na przykład troszkę bardziej takie artystyczne, odjechane, pojechane, udziwnione czasami oprawki okularowe jest bardzo trudno. Ich styl życia jest zupełnie odmienny. Natomiast w Polsce mamy taką troszeczkę większą szarość, nie? Jesteśmy tacy troszeczkę kompromisowi. I coraz częściej, na szczęście, zdarzają się osoby, które sięgają właśnie w tym lifestyle'u po bardziej odważne oprawy okularowe. Dlatego te elementy dotyczące sztuki są tak bardzo istotne. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na architekturę, my z Moniką bardzo często, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, na konferencjach, zawsze chodzimy do muzeów, odwiedzamy ciekawe miejsca i pracę przez to też mamy bardzo ciekawą, że nie tylko nas limituje temat zawodowy, ale optymalizuje nas również to podejście osobiste. Patrzę sobie na te dzieła sztuki i zastanawiam się, w jaki sposób te osoby tworzyły, co po sobie zostawiły i to jest ta wartość. I powiem szczerze, że sztuka ma niezwykłą wartość notowania własnych historii. W okularach możemy i każdy z was może zanotować swoją historię i możemy ją wtedy pooglądać. Nie trzeba iść do muzeum i wtedy te ulice stają się po prostu piękniejsze, ładniejsze, z przestrzenią do zrozumienia każdego z nas i możemy to podziwiać. Niesamowite okulary, jak trochę jak jajka Faberge, co? Na przykład. Tak, jest magia w tym. Szacunek również. Przy okularach dzieje się wiele fantastycznych tematów, które właśnie wyrażają właśnie poprzez możliwość takiego spersonalizowanego, indywidualnego podejścia wyrażania siebie i jeżeli jest to wyważone, to czujemy, że ten komunikat też jest spójny. On nie jest dziwny. Nagle patrzy, mówimy, patrz, ja bym tak w życiu nie pomyślał. Często, słuchajcie, w salonach zdarza się, że jak pracujemy, stylizujemy osobę, mówię, panie Olafie, w życiu bym nie chwyciła takiej oprawki. Często ludzie dzwonią, mówi, panie Olafie, czuję się fantastycznie, to odmieniło kawałek mojego życia. Takich sytuacji mamy naprawdę sporo. Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki mojego gościa, jego porady, też refleksje, opinie okazały się dla kogoś bardzo pomocne. W studiu ze mną był Olaf Tabaczyński, wykwalifikowany optometrysta, stylista opraw okularowych, artysta plastyk, utytułowany
utytułowany i doświadczony kreator wizerunku oraz też pedagog. Olaf jest twórcą autorskiego programu stylistycznego doboru opraw okularowych, opierającego się o naukowe podstawy i jest pomysłodawcą nazwy Stylista Opraw Okularowych. Posiada akredytację najważniejszych środowisk optycznych w Polsce. Bardzo dziękuję za spotkanie i przefajną rozmowę. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Wiedzę przekazaną przez Olafa możecie sobie utrwalać dzięki podcastom. Znajdziecie je bardzo łatwo na Spotify, na skrok.pl czy na naszym radiowym YouTubie. Zapraszam też do odwiedzania facebookowego profilu Drogowskazów. Ja też już znikam. Dbajcie o swój wzrok. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia. Drogowskazy.